Październik jest Europejskim Miesiącem Cyberbezpieczeństwa, ponieważ dobiega powoli końca, to myślę, że bardzo dobry moment na podsumowania. Czym tak naprawdę jest ECSM? To jest inicjatywa stworzona przez Komisję Europejską i koordynowana przez ENISA, czyli Europejską Agencję do Spraw Bezpieczeństwa Sieci Informacji. Odbyła się 6 raz i my jako NASK koordynujemy tę inicjatywę w Polsce. I o co chodzi? Chodzi o to, żeby zgłosić wszystkie inicjatywy, które są powiązane z cyberbezpieczeństwem, takie jak konferencje, warsztaty i różnego rodzaju spotkania ekspertów. To ma taką formułę nieoficjalnej konkurencji pomiędzy państwami członkowskimi. My w tym roku jesteśmy na drugim miejscu, wyprzedziła nas tylko Francja, ale ponieważ są dużo większym krajem, to myślę, że nie jest to takie złe w naszym przypadku. Chodzi o to, że w każdym roku wybierane są różne tematy przewodnie, na każdy tydzień miesiąca inne. W tym roku to była edukacja dla cyberbezpieczeństwa, cyberhigiena, skamy, kampania cały czas jeszcze trwa, to jest kampania z Europolem i ostatni tydzień nowoczesne technologie, czyli trochę o tym, co było tutaj też na Secure, sztuczna inteligencja, to jak to wpłynie na rozwój społeczeństw. No i najważniejsza rzecz. Chodzi o to, żeby w tej kampanii odczarować temat cyberbezpieczeństwa, to znaczy pokazać, że jest to nasza wspólna odpowiedzialność, a nie dotyczy to tylko na przykład wąskiej grupy specjalistów, ale także każdego przeciętnego Kowalskiego, który po prostu na co dzień korzysta z internetu, tak żeby robił to w sposób właściwy.